Halo, halo, YouTubeku, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sushi. Idziemy, kończymy w najbliższych dwóch odcinkach opowieść Noira. Chłopak Komej był bezpieczny. Pozostałe to w Chłopak sumie pochodzi z cedrowej świątyni. Czemu tu teraz. przybył? By pomóc Okej, pokonie Maja, Toyotamy przed cześć. Mongołami. Ale gdy nadeszli, on uciekł. Bitwa była bezładna. Ciężko będzie ich znaleźć. W pobliżu jest farma, która karmi świątynię. Tam zaczniemy. Okej. Bhava Sutra, a nie Kama Sutra? What the fuck? Coś tu się nie zgodzą. Lecimy. Byłem tam. Mongołowie ją przejęli, ale ich przegoniły. Więc opat musiał znaleźć schronienie. Przypominam sobie inną sytuację, gdy zniknął opat Komei. Świątynię podzieliła kłótnia starszych mnichów. Jaki był powód? Nie pamiętam. Ale wydawało się to ważne. Opat zniknął na tydzień. Rzuciliśmy wszystko, by iść go szukać. Co się z nim stało? Ukrył się celowo. Zaprzestaliśmy właśnie, aby go odszukać. To mądry przywódca. Innym razem mój brat... Czemu Maja nie Zakorkoci pooglądasz? sprzeczali się. Opat zaczął nosić wszędzie kamień i toczyć z nim dyskusję. Choci i Angel bardzo się zawstydzili i zaprzestali go. Będę za dwie lekcje, Twój brat no miał stosunek dobra. do opata. Angel szanował go jak ojca. Jeśli Mongołowie go złapali, może to zadziałać na naszą korzyść. Prawdopodobnie przekonałby ich o bezsensowności inwazji. Zaczynasz rozumieć opata Komeja. No, rozumie. Burza starej Toyotamy. Jak chcę tam w dół. Pa. Konik prawie się przewrócił. No dobra, udało się zrobić to bez wywrotki. Idziemy. Ogień, farma płonie. O, psasa po łące. Nie, farma mi tu na mojej warcie płonąć nie będzie. Panowie, spóźniliście się. Gdzie opat? Ukrywał się w tym domu. Wszystko spalili. No, rzeczy chcę. Płoń. Znajdziemy ciało. Jakaś kobieta. Czy to opat? Ranie, kochają ogień, co? To nie opat. Jeden z popleczników. A, jednak nie kobieta. Spalony żywcem. Najgorzej. No, długo będziesz myślał? Przewrócone. A, jeszcze coś? Wsiennik. Przepraszam. Opat się uratował? Uratował go mokry siennik. Uciekł tyłem. Może przeżył. A może? Ktokolwiek przeżył, poszedł tędy. Więc jest nadzieja. Jest nadzieja. We have faith. Nie te ślady. Przepraszam, że się tak zagapiłem. Kobieta do mnie napisała ważne rzeczy. Podążaj za śladami. A, to jest. O, to są ślady. Dobra. Podążaj za śladami. Pyrtum, pyrtum. W tę stronę. Oddalony od siebie. Musiał biec. No a jak? Jakbyś się gotował w paniaku z wodą. Wyciągać broń! Też byś biegł. O Jezu, w ostatniej.
Idziemy pyrtą po cichutku. Ała. Opa. Jak ja go strzeliłem? Więcej krwi. Musiał skoczyć. Przyjrzyj się wodospadowi poniżej. Jakoś się nurkowało w tej grze? I wszedł pod wodospad. To jaskinia? O! Siema! Nie. Czy on... Przykro mi, Norio. O! Bez niego mnisi odejdą. A świątynia upadnie. Aj tam nie godoj. Co leży tam przy nim? Sutra Lotosu. Zapisana krwią opata. Jego ostatni czyn. Wiersz śmierci samuraja. Według tej sutry wszyscy możemy być Buddami. Od prostego chłopa po szlachetnego pana. Zapisana w jego ostatnich chwilach. Nie dla siebie. Ale tych, którzy pozostali. O! Pokaż sutrę mnichom. Jeśli zobaczą oddanie opata, może zostaną. Skoro tak. Teleportation. No. Jazda. A to jest sutra, którą opat zapisał własną krwią. Ostatni akt oddania. Wzywa do walki z okrucieństwem. Do pozostania, a nie kapitulacji. Uczcimy poświęcenie opata, Norio. Świątynia Kusi nie może upaść. Kiedyś ocalił nas strażnik Endzio. Teraz jego brat i pan Sakai znów nas uratowali. A razem możemy pokonać Mongołów. Tak będzie. Together forever! Jeden punkcior, elegancko. Talizman odporności. Dobra, to lecimy od razu do nexta. Na 9. Musimy teraz znaleźć posąg Buddy. Dlaczego go zabrali? Let's talk. Posąg był tutaj. Tak, panie. Mongołowie ukradli świętego Buddę i pojechali w stronę wybrzeża. Zwrócimy posąg i ocalimy świątynię. Nawet twój brat nie mógłby tego zrobić, Norio. Dobrze, bo nie tracimy czasu na dojście i tak dalej, tylko lecimy, maszujemy. Mój brat zginął z rąk Mongoła. Strażnik Endzio umiera, a ci mnisi chcą od razu się poddać. To tchórze! To ludzie. Endzio się nie bał. Nie miał nawet 20 lat. Ale oni nie są jak Endzio. Teraz zależy to od nas. Przyczyna cierpienia. Musimy znaleźć Buddę i zwrócić go świątyni. Mnich powiedział, że zabrali go na brzeg. Możemy za nimi jechać. Weekend. Tutaj! Jesteś zły. Łoń. Dlaczego tak myślisz? Nie odzywasz się. Ha! To ten mnich. Nie zna całej historii ocalenia Kusidery przez mojego brata. Podobno Endzio działał sam. Tak mówi legenda. Tak naprawdę wysłał 3 najmężniejszych mnichów do walki z bandytami. O Jezu, przepraszam, zgapiłem się, podgłośniłem. Z
zginęli w walce, ale Enjo miał dość czasu, by uciec i ocalić świątynię. Okej. No dobra, to tu ptamy. Panie mój, tam! Tak, zimno. Co się stało? Podążałem za Mongołami. Błagałem, by oddali naszego Buddę. Gdzie poszli? Wyszli z lasu. W stronę wzgórz. Oby twoje kolejne życie było spokojniejsze. Tak. Oddał życie za tę świątynię. Jak mój brat. Ty zrobiłbyś to samo. Chyba jest ciut za głośno, ale nie jestem pewny. Tak, bo są na poziomie głośności moim. Znać mogą, którzy ukradli posag. Posąg. Przepraszam. Ale że gdzieś tu? Nie. Tu gdzieś w środku lasu. A, tam skurczysyny są. Bum, bum, bum. Więcej ich jest, kurwa. Obóz Mongołów. Posąg musi być tam. Najpierw ich ukaramy za atak na świątynię. Dobrze. Nie ma przestraszyć was. No to ta, no. Ciach, ciach. Czemu tylko dwóch mogłem zabić? Dobra, temu panu dziękujemy. Tu na dół. Gdzie na? Szukaj posągu. No. Dobra. Szukajmy posągu. Zebrać rzeczy. Kurna, ta kamera mnie tak denerwuje. Się ciut dalej od tej postaci mogłaby być, naprawdę. Nie lubię tak blisko. Tam jest! Wrzeźbiono go z gwiazdy, która spadła z niebios wieki temu. Piękny. Na całej wyspie nie ma nic podobnego. Wróćmy z nim do świątyni. Tak jest! Czy to jest misja, którą zrobiłem w 3 minuty? No tak łatwo przenieść. Został strażnikiem, gdy bandyci rabowali świątynię. Przyszli po ten posąg. Bezcenny. Musiał przetrwać wiele takich prób. Jak wielu musi jeszcze zginąć w jego obronie? Chcesz go od tak oddać? Nie. Ale świątynia jest pełna skarbów. Kuszą chciwych i zazdrosnych. Pan Shimura mnie tu zabrał, gdy byłem mały. Byłem pewien, że rzeźbiarz poznał samego Buddę. Gdy byłem mały, moja rodzina przybyła tu, by złożyć noworoczną ofiarę. Obiecaliśmy sobie z Endziem, że zostaniemy mnichami. Kiedyś wiedziałem, o co walczę. Walczymy o dom. Tak jest. Może tak. Na cierpienia. No misja w 4 minuty i 30 sekund. Nieźle. Mogę już robić nexta? Może w jeden odcinek skończymy tę historię. O, mogę, dobra. Weź tutaj. Super. Porozmawiaj z Noriem. Kurna, no hono tu. Chłopie, no! We mnie nie uciekaj!
Panie! Panie! Norio, rozmawiałeś z mnichami? Ich determinacja rośnie, ale nadal boją się Mongołów. I powinni. Gdzie wszyscy? Przy rzece. Kąpią się i piorą ubrania. Okej. Kto to zmierza do świątyni? Spójrz, Mongoł, któremu życie niemiłe. Jest sam. Dowiedzmy się, czego chce. Duch i brat strażnika. Mam dla was wiadomość. Mów. Duch i mnisi sprzeciwili się woli Hana. Poddajcie się, a oszczędzimy to miejsce. Wszystko spalimy. Nigdy dobra, się dobra. Poddamy. Zatem zginiecie. O! Au, ty w karakanie. Dobra, gin, kutabanie. Niś nad rzeką. Nie zdążą dotrzeć do schronienia. My będziemy ich schronieniem. Nie mogę. Budda, Sutra Opata. Czy to jest więcej warte niż życia mnichów? Nie ocalę ich sam. W tej świątyni spoczywają setki lat nauk. Nie dam im spłonąć. Pozwolisz spłonąć mnichom. Umrę za tę świątynię. Rób co musisz. Okej. Zostań tutaj. Myślałem, że koniec misji. Taka kamera była. O. Do mnichów nad rzeką. Biegiem. Wykiczanie. Biegiem. Jin. O, właśnie zapomniałem imienia mojego bohatera. Znaczy, tak. Teraz no. Tam jesteście. Idę was ratować. Na dach. Kurwa. Ojej, przepraszam. Dobra. Mongołowie nadchodzą. Odejdźcie od rzeki. Chować się, karakany. Do najmniejszych. Skąd idą? Dosza! Dosza! Jak mnie widzieli? Muszą! A masz. A jak. I teraz tryb turbo. Norio, panie, przepędź Mongołów za rzekę. Przepędź Mongołów za rzekę, oni się zaraz zesrają ze strachu. Iha! Narobili w gaciory. Dobra, to mu podziękujemy. A tam jest jeden, który szczylo. O, tutaj chyba jednemu trzeba męki. A tecek, psisek? A ty gdzie idziesz? Co ty robisz? Świątynia jest bezbronna. Świątynię można odbudować. Życia nie. O! Obronimy mnichów w pagodzie. Prowadź! Podoba mi się to podejście. Za nami! Go, go, Power Rangers! Lecimy. Szkoda, że większość mojej widowni pewnie nie kojarzy Power Rangersów.
Dobra, up. Zaprowadź Michu z powrotem do głównej świątyni. Ojej. Nie ma ku... O! No zabrał mi killa! Skurwansyn! No przecież na X-a klikałem, możesz iść ze szpaka. O, giera została zainstalowana. Dobrze. Mamy to. Headshot. O Jezu, tęskniłem za tym mięsistym laniem się z nim. Opa! A ty co? Jezu, więcej? Macie skunaja. Opa! Byczku. Możesz w pizdę. Dobra. Panie Sakai, pomóż mi tu! O. Panie! Jedna bomba jak ich zrobiła. Gites Malina. Mongołowie dostali za swoje. Szybko tu nie wrócą. Mnisi nie zapomną, co dla nich zrobiłeś. Nie walczyłem sam, Norio. Nie, ale gdybym cię nie usłuchał, zginęłoby znacznie więcej. Co teraz zrobisz? Czas wrócić do cedrowej świątyni. Wciąż potrzebujemy twojej naginaty, by przegnać wrogów. O to się nie martw. Moja świątynia wesprze cię na północy. Tam się spotkamy. Sprawdźmy teren świątyni. Let's do this. Dobra, dobrze się udało w tym odcinku zrobić 3 misje, bo ta była dłuższa znacznie od tych poprzednich. Mogę sobie jeszcze coś pozbierać od tego, bo ich naprawdę sporo. No, nie powiem zasobów, to zużyłem tu trochę. Takie ładne kupy przychodziły. Budda. Mój brat stał się strażnikiem po ocaleniu świątyni. Szkoda, że nie udało się ocalić posągu. To jego ostatnia nauka. Ocal co możesz, ale wiedz, że wszystko przeminie. Zniszczony mniej zdobi, ale lepiej uczy. Mądre słowa. Mądre. Bez cierpienia. Au! I tym serdecznym akcentem dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka. Lajeczek, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek. Zapraszam na Twitcha, zapraszam na Discorda. Widzimy się w następnym odcinku już jutro i do zobaczenia. Bye. Niedługo kończymy gierę.